Nie wiem, czy mnie dobrze widać, czy to światło jest prawidłowe, no ale często tak w życiu bywa, że nie wszystkie rzeczy są prawidłowo doświetlone i je widzimy nie z tej perspektywy, co trzeba. Tak, są różne mankamenty. I tak bywa często ze spowiedzią. Czy ona jest idealna? Oczywiście, że jest idealna, gdyż rozpoczął ją Jezus Chrystus. Powiedział, jeśli odpuścicie komuś grzechy, są mu odpuszczone, a jeśli zatrzymacie, są im zatrzymane. Słyszymy to w Ewangelii według św. Jana. Więc nie ma tu żadnych domysłów, rozważań, po prostu jest ona idealna, ale możemy po ludzku zastanowić się, gdzie widzimy dziurę w całym, gdzie coś nam nie pasuje, co może tak po ludzku sprawia nam problem, żeby często się spowiadać i przez to na nowo nawiązywać kontakt z Panem Bogiem. Ksiądz też jest grzeszny. Te słowa powracają jak mantra, powtarzają je w różnych odmianach ludzie, komentując, dlaczego mam mówić swoje grzechy człowiekowi, który być może jest jeszcze bardziej grzeszny niż ja sam. Bardzo pięknie i trafnie wytłumaczył to wielki poeta ksiądz Jan Twardowski i napisał w wierszu Aniele Boże". Są takie chwile, kiedy się odchodzi od aniołów stróżów, nawet cherubinów, od tych co wysoko, od tych co w pobliżu, do Jezusa człowieka. Niziutko na ziemi, anioł nie rozumie, nie wisiał na krzyżu i miłość zna łatwą, skoro nie ma ciała. Cóż za kapitalna intuicja. Rzeczywiście, gdybyśmy mieli się spowiadać samemu nawet Panu Bogu, to wcale nie byłoby prościej. Wtedy nie do końca spowiedź by miała ludzką twarz, bo gdybyśmy spotkali się z czystością Pana Boga, to nabralibyśmy wody w usta. Musimy stwierdzić, jak to ja mam tak spotkać się z kimś, kto jest docena idealny, który jest czystą miłością, a ja z grzechami, z upadkami. A tak jak spotykamy się z człowiekiem, to on jest tylko pośrednikiem, ale przez to sprawia, że to się staje bardziej ludzkie, takie bardziej dla nas dostępne. Dlatego chwała Panu Bogu za to, że są księża. No to może i teraz się trochę pochwaliłem, bo przecież sam jestem księdzem, ale wiem, że to, co otrzymałem, nie jest moje. Otrzymałem to wraz z sakramentem święceń. I gdyby nie wypowiedziane słowa biskupa i nie nałożenie rąk, to moja wiedza teologiczna, skończone seminarium, przeczytane książki, na nic by się zdały. Co najwyżej by były pomocą w pracy psychologa. A wiemy, że konfesjonał to nie jest byle jaka kozetka. Tutaj dzieją się większe rzeczy. Tutaj następuje uzdrowienie. Kolejną dziurą w całym sakramentu pokuty i pojednania jest kwestia, jak niektórzy sądzą, wymieniania grzechów. Po co mówić szczegółami? Na pewno nie dla ciekawości księdza, dlatego że wierzcie, naprawdę nam księżom nie zależy na szczegółach, tylko precyzja jest potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, w czym konkretnie mamy się nawrócić, bo jak na przykład powiesz, zgrzeszyłem nieczystością, to ksiądz jakby miał poczucie humoru, mógłby stwierdzić, czy chodzi o nieczystość higieniczną. Więc, jak widzisz, można to czytać na tysiąc sposobów, ale jeśli już nawet wiemy, że chodzi o szóste przykazanie, to też inaczej grzeszy się nałogowo, a inaczej w konkretnej, określonej sytuacji. Aby rozprawić się ze swoim grzechem, musimy poznać środowisko jego rozwoju, zadać sobie konkretne pytania, które pozwolą nam go poznać. Na przykład, co myślę, kiedy popełniam grzech? W jakim towarzystwie jego czynię? Czy gdy jestem sam, czy w towarzystwie jakichś konkretnych osób. Z kolei, czy jakieś wydarzenia sprawiają, że on się częściej pojawia, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko sprawia, że poznajemy, jaka jest droga tego grzechu. Czy jest ona błotnista, czy jakakolwiek inna. I to jest bardzo istotne, dlatego że jeśli znamy drogę, to wiemy, jakie mamy dobrać buty, bo inaczej się chodzi po czymś, co je, ma więcej wody, a inaczej się chodzi po pustyni. Kolejne, co nam nie pasuje w sakramencie pokuty i pojednania to to, że trzeba o grzechach mówić, a nie na przykład spisać je na kartce. Ba, jakie to by było wygodne. Wcześniej spokojnie w domu moglibyśmy usiąść nad kartką, pijąc ciepłą herbatę, zastanowić się po kolei, jakie grzechy mamy tam wymienić. I wtedy by to było mniej emocjonalne, a nie kiedy trzeba to wypowiedzieć kapłanowi, który dodatkowo jeszcze reprezentuje nasze sumienie i moralność Kościoła. I sam tego doświadczyłem bardzo mocno, kiedy byłem w gimnazjum. Uklęknąłem u kratek konfesjonału i zacząłem wymieniać grzechy. I w pewnym momencie aż się zaczerwieniłem. Pomyślałem, jak to ja mogłem zrobić? Do tej pory, kiedy te wszystkie myśli tylko kłębiły się w mojej głowie, nie było problemu. Bardzo łatwo było wymyśleć, Taktykę usprawiedliwiającą, a kiedy się to wypowiedziało, a przez to też się usłyszało, to wtedy stało się to trochę niewygodne. Na szczęście osoba kapana jest narzędziem Jezusa Chrystusa, dlatego wypowiadane do Niego grzeszne słowa nie zapadają tylko w Jego ludzką pamięć, ale są przekazywane i objęte Bożym miłosierdziem.